kościele, wokół świątyni, wszystkich parafian, wszystkich gości z parafii, też tych, w których ksiądz proboszcz Janusz był wikariuszem, czy w jakikolwiek inny sposób duszpasterzował. Witam też tych, którzy łączą się z nami drogą internetową. Witam wszystkie delegacje, witam najbliższą rodzinę, całą rodzinę księdza Janusza. Wszystkich Was tutaj zgromadzonych, żeby nikogo nie pominąć. Wszystkich współbraci kapłanów, którzy tak licznie gromadzą się na tej Eucharystii. Łączy się, witam księdza arcybiskupa Adriana Galbasa, księdza biskupa Marka, którzy będą prowadzić celebrę tej najświętszej ofiary. Łączy się z nami duchowo ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc, który nie może być obecny na pogrzebie, ale już zapowiedział, że będzie sprawował mszę świętą w naszym kościele w tak zwany 30 dzień po śmierci. To będzie akurat dokładnie ten dzień, czyli w sobotę 5 sierpnia o godzinie 18. W czasie tej mszy świętej pogrzebowej nie będzie procesji ofiarniczej wokół ołtarza, jak to zwykle bywa, ale to ofiara zostanie zebrana wśród wiernych poprzez członków służby liturgicznej. Jak już zauważyliście, przed kościołem, teraz przed liturgią, ale także po mszy świętej jest okazja do złożenia ofiary. Jest taka kwesta na rzecz hospicjum świętego Jana Pawła II w Żorach, w którym przez 2 tygodnie ksiądz Janusz przebywał. Także w imieniu hospicjum, w imieniu wobec ofiarodawców, wszyscy chorzy dziękują, pracownicy, wolontariusze tego miejsca, gdzie właśnie też jest potrzebna ta pomoc specjalistyczna, gdzie można też właśnie w tym pokoju, można powiedzieć, i ludzkim, i duchowym być i przechodzić z tego świata naszego cielesnego do świata tego w niebie. Komunia Święta będzie rozdzielana poprzez 4 kapłanów tutaj w świątyni, a 5 kapłan będzie wyjść na dwór i będzie Komunia Święta przy kaplicy Matki Bożej, tej kaplicy, która jest jakby wbudowana w dzwonnicę. Także tam wszystkie osoby z zewnątrz, które mnie teraz słyszą, bardzo są proszone, by właśnie tam podejść do Komunii Świętej, poczekać, aż po prostu ksiądz wyjdzie i tam będzie Komunia Święta. Na stoliku z prasą zostały wyłożone kurialne informatory charakteryzujące posługę księdza Janusza w historii archidiecezji. Takie informatory są zwyczajowo zawsze drukowane przy odejściu kapłanów. Podobne informatory, troszeczkę które krótsze, przygotowane zostały przez rodzinę księdza Janusza. Zachęcamy też do zabrania sobie tego informatora, tych informatorów do domu. Po zakończeniu ceremonii pogrzebowej zapraszamy wszystkich kapłanów oraz zaproszonych wcześniej gości do sali pod kościołem na skromny poczęstunek.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. I z wami. Moi kochani, ze świętej pamięci księdzem Januszem będę miał do końca życia dwa wspomnienia. Pierwsze, gdy byłem tu parę tygodni temu w czasie bierzmowania, ksiądz Janusz nie mógł w tej uroczystości uczestniczyć, ale ledwie dokuśtykał się na koniec i powiedział kilka słów pozdrowienia dla tych młodych ludzi i wszyscy wtedy w kościele wstali i bili brawo. Z wielką miłością i serdecznością wobec swojego pasterza. I wspomnienie drugie, kiedy paręnaście dni temu odwiedziłem go w hospicjum, on doskonale wiedział, że nie zachorował na grypę. Poprosił, żeby wyszła jego siostra i wszystkie inne osoby. A potem powiedział, gdzie chce być pochowany, co zrobić z prywatnymi pieniędzmi. I o tym, że bardzo się martwi, czy ci, którym poświęcił życie ludzie, a potem rośliny, o które tak dbał wokół kościoła, czy przyniosą dobry owoc. Nie wybuduję już lauby, a chciałem, żeby się ludzie mogli tu spotykać, ale mam nadzieję, że będę się z nimi spotykał stamtąd. O tym właśnie rozmawialiśmy. O życiu, które będzie miało inną postać. Te wszystkie myśli mam w pamięci, kiedy razem z wami staję przy tym ołtarzu, ofiarowując tę mszę świętą jako dziękczynienie za życie, za pracę świętej pamięci księdza Janusza, także z prośbą o to, by Pan Bóg dał mu życie wieczne. Dołączmy do tej mojej intencji także wasze, myślę, że tak samo brzmiące. A na początku przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogący i Panu bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, dziękiem i zaniechaniem. Moja wina, bardzo wielka wina, przepowała myślę, że ona jest zawsze widzę wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Modlemy się. Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Janusz, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana.
I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. Wszyscy przecież staniemy przed Trybunałem Boga. Napisane jest bowiem: na moje życie, mówi Pan, przede mną zygnie się wszelkie kolano, a każdy język wielbić będzie Boga. Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu. Oto Słowo Boże. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus:
brat twój zmartwychwstanie. Rzekła Marta do niego, wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu, tak, Panie, ja mocno wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Oto słowo Pańskie. Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Chrystusa. Umiłowani w Chrystusie, siostry, bracia. W 2015 roku w parafii świętej Anny w Janowie wezwano mnie o 20 z posługą sakramentalną do umierającego, bardzo zaangażowanego i pobożnego parafianina. Kiedy przybyłem na miejsce, okazało się, że ten człowiek rozmawia już nie ze mną, ale z Panem Jezusem. Wszystko, co mówił, mówił do Jezusa. Pierwszy raz w życiu kapłańskim spotkałem się z taką sytuacją, pomimo że 12 lat pracowałem w hospicjum. Ja byłem mu potrzebny, aby udzielić rozgrzeszenia, sakramentu chorych i wiatyku na drogę do nieba. O 22:00 zadzwoniła żona, informując, że zmarł. A jeszcze miesiąc wcześniej, podczas odwiedzin chorych, było zupełnie inaczej. Żył tym, co się działo w parafii, wypytywał o wiele spraw. Gdy odwiedziłem księdza proboszcza Janusza Rudzkiego, kolegę rocznikowego, w listopadzie 2022 roku, tu na jego parafii, opowiadał mi o tym, co by tu jeszcze trzeba zrobić, na co zwrócić uwagę, co po COVID-zie wzmocnić, a co zmienić. Kiedy byłem ostatnio u niego 25 czerwca tego roku, tym razem już w hospicjum świętego Jana Pawła II w Żorach, ta rozmowa była już inna. Był spokojniejszy, mówił, że jest słaby. Wspominał wiele znakomitych przeżyć kapłańskich i życiowych, szczególnie sportowych, bo oprócz tego, że był wspaniałym księdzem, był też wybitnym piłkarzem. I na końcu zaskoczył mnie, mówiąc, wiesz, niech już ktoś inny robi te wszystkie rzeczy, które zostaje na parafii. Dla mnie nadszedł już czas przejścia z tego świata i spotkania się z Jezusem. Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. I w życiu więc i w śmierci należymy do Chrystusa. Moi drodzy, modlimy się od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj mnie, Panie. To znaczy od nieprzygotowanej śmierci zachowaj mnie, Panie. Przecież ja całe życie należałem do Ciebie i nadal należę, więc jestem przygotowany na spotkanie ze zmartwychwstałym Panem. Ale tak jak w całym naszym życiu dojrzewamy do wielu spraw, tak samo jest i z naszym umieraniem. Trzeba dojrzeć do śmierci.
Może Pan Jezus musiał poczekać jeszcze miesiąc, aby ów parafianin z Janowa już tylko zaczął interesować się życiem z Jezusem w niebie. Może ksiądz proboszcz Janusz przez tyle lat, miesięcy na naszych oczach odchodził z tego świata, aby nam coś powiedzieć. Sam również musiał dojść do wniosku, że jego pielgrzymka ziemska dobiega końca. Dlaczego Pan Jezus opóźnił swoje przybycie do domu Łazarza, skoro wiedział, że choroba przyjaciela jest śmiertelna? Choroba ta, powiedział Zbawiciel, nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej. Jezusowi chodziło o większą chwałę Bożą. Przecież udowodnił to, że na odległość mógł uzdrowić człowieka jednym słowem. Jezusowi chodziło też o wzmocnienie wiary ludzi, którzy pozostali na tym świecie. Chodziło o jego siostry, Łazarza, jego uczniów, apostołów, a więc biskupów i kapłanów. To do nas Pan Jezus mówi: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Wierzysz w to? Oto Marta, znana raczej z obsługi stołu, wychodzi na spotkanie z Panem Jezusem i prowadzi niesamowity dialog z Nim. A Maria, znana raczej z duchowości, siedziała w domu. Inaczej będzie odbierać śmierć brata księdza jego wspaniała siostra, która mu towarzyszyła i służyła do ostatnich dni. Inaczej parafianie z nim związani, jeszcze inaczej koledzy rocznikowi i inaczej biskupi. Jego śmierć jest wezwaniem do każdego z nas, aby porządkować swoje sprawy na ziemi, bo rzeczywiście nie znamy dnia ani godziny. Zawsze, kiedy umiera kapłan, jego śmierć jest też wezwaniem do modlitwy za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, także z tej parafii świętych apostołów Piotra i Pawła z Bzia Zameckiego. Amen. Bogu, który jest Panem życia i śmierci, przedstawmy teraz nasze ufne prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby bez przeszkód mógł się rozwijać i świadczyć o zmartwychwstaniu Jezusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rządzących narodami, aby przez swoje decyzje i prawa szanowali każdego człowieka. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za świętej pamięci księdza Janusza, aby dostąpił udziału w radościach raju ze wszystkimi świętymi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich, którzy opłakują śmierć księdza Janusza, aby ich ból przemienił się w nadzieję zmartwychwstania. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy oddalili się od Boga
aby wrócili na drogę prawdy i prowadzili życie godne nieba. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, abyśmy nie zapominali o naszym powołaniu do wiecznej radości we wspólnocie z Bogiem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Dobry Boże, Ty znasz nasze pragnienia i potrzeby. Wysłuchaj próśb, które z ufnością Tobie przedstawiamy i przyjdź nam z pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Nieskończenie dobry Twój sługa, kapłan Janusz, z miłością składał Tobie ofiarę eucharystyczną w zgromadzeniu wiernych. Prosimy Cię, aby ofiara, którą teraz za Niego składamy, wyjednała Mu Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Z Wami. I z Duchem Twoim. W górę serca Wam. Dzięki składajmy Panu Bogu nasze. Znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie,
zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Dlatego z aniołami, archaniołami oraz ze wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę. Razem z nimi wołamy. Źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Adrianem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o Twoim słudze, kapłanie Januszu, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten
który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jego oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Pawłem i Piotrem, ze świętym Janem Stukli i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.
Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Thank you.
Modlimy się. Boże nasz Ojcze, przyjąwszy najświętszy sakrament, błagamy o miłosierdzie dla Twojego sługi kapłana Janusza. Na ziemi powołałeś go na szafarza Twoich sakramentów. Spraw, aby w niebie radował się zjednoczeniem z Bogiem, którego sakramenty oznaczają, przez Chrystusa Pana naszego. Kochani, naszym ludzkim pożegnaniom towarzyszy zawsze wdzięczność i wyrażamy ją, zwłaszcza na pogrzebach. Jest taka chwila i ta chwila nadeszła. Niech będzie mi dzisiaj wolno podziękować w imieniu
zmarłego księdza Janusza. Słowa wdzięczności kieruję do księdza arcybiskupa Adriana i biskupa Marka, którzy tutaj dzisiaj razem z nami są i się modlą. Dziękuję również za duchową łączność arcybiskupom seniorom i pozostałym biskupom pomocniczym. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu administratorowi Antoniemu, który pomagał Januszowi przez ostatnich kilkanaście miesięcy. Wdzięczność kolegom rocznikowym rocznika święceń 1987, którzy dzisiaj już żegnają szóstego swojego kolegę. Dziękuję księdzu Zygmuntowi, który należy do tego rocznika, za dzisiaj pogrzebowe kazanie. Dziękuję serdecznie kapłanom dekanatu Jastrzębie Górne, wśród których ksiądz Janusz pracował przez ostatnie 10 lat. Serdecznie dziękuję wszystkim przybyłym kapłanom, będącym tu dzisiaj i tym, którzy byli wczoraj w czasie eksportacji. Serdecznie dziękuję tej ziemskiej rodzinie księdza Janusza, siostrze Zofii z rodziną, bliższej i dalszej rodzinie. Pani Zosiu, byliście sobie bardzo bliscy i ta bliskość będzie trwała na swój sposób nadal, choć inaczej. Skończyło się to podążanie za bratem, jak wspominaliśmy, przez różne tereny archidiecezji katowickiej, a teraz będzie tutaj i będzie go można też odwiedzać, a poza tym zawsze być po prostu blisko. Serdecznie dziękuję za wszelką pomoc w imieniu Janusza. Wiem, jak byliście sobie bliscy. Kochani, serdecznie dziękuję parafianom z Czułowa, to rodzinna parafia księdza Janusza. Dziękuję wszystkim parafianom z innych miejsc, mieszkańcom innych parafii, wśród których duszpasterzował jako wikariusz. Te szczególne podziękowania do parafian z ówczesnych Nieboczów, gdzie ksiądz Janusz był proboszczem przez 9 lat. Kochani, dziękuję serdecznie lekarzom i pielęgniarkom, szczególnie pani doktor Katarzynie Mateja oraz pani pielęgniarce Magdalenie Ploch, a także pracownikom i wolontariuszom hospicjum świętego Jana Pawła II w Żorach. I na końcu te szczególne podziękowania dla parafian z Wzią. Kochani parafianie, ja nieraz byłem świadkiem tego, jak ksiądz Janusz kierował w waszą stronę słowa dziękuję. Tym podziękowaniem były takie chwile, nie było końca. Dlatego dzisiaj, tak szczególnie w jego imieniu, to słowo dziękuję musi wybrzmieć. Bo tak się stało, że to właśnie Bzie okazało się tą ostatnią prostą dla księdza Janusza w jego ziemskim życiu. To tutaj okazało się, dojrzał do wieczności. Serdecznie dziękuję, kochani parafianie z Bzia, w imieniu księdza Janusza, bo bez was nie dokończyłby budowy kościoła. Bez was nie wybudowałby nowego proboszcza. Bez was ten skrawek Bzia nie byłby taki piękny, jaki jest. I taki pozostanie. Kochani bracia i siostry z Bzia Zamyckiego, w imieniu księdza Janusza dziękuję budowniczym kościoła i proboszcza, Radzie Budowlanej, firmom zaangażowanym w dzieło budowy, wszystkim parafianom i ofiarodawcom, służbie liturgicznej, szafarzom, kościelnym, organistom, katechetkom, ministrantom, soli parafialnej. Kochani, w ostatnią niedzielę ksiądz proboszcz Janusz jeszcze osobiście tak serdecznie zwrócił się do soli, do ministrantów i innych obecnych, którzy
W dużej liczbie odwiedzili go w Żorach i on te słowa bardzo ważne, wczoraj też przypomniane, do was powiedział. Myślę, że te słowa zapamiętacie. Wszystkim pracującym przy kościele, radzie parafialnej, wszystkim grupom działającym przy parafii, radzie sołeckiej, strażakom. Ksiądz Janusz, dziękuję za te całe 10 lat, ale zwłaszcza za ten niełatwy czas choroby, kiedy towarzyszyliście mu sobą i swoją modlitwą. Wszystkim ludziom bez wyjątku dzisiaj Janusz dziękuję za to, że spotkał ich na swojej życiowej i kapłańskiej drodze. Serdeczne Bóg zapłać w imieniu naszego zmarłego współbrata. Pozwólcie, moi drodzy, jeszcze na kilka wspomnień z ostatniego czasu życia księdza Janusza. Kiedy niespełna 2 tygodnie przed jego śmiercią, po mszy w hospicjum w Żorach, siedzieliśmy, rozmawialiśmy. On mówi: dziękuję Bogu za dar kapłaństwa i dar życia. Ale szczególnie dziękuję Bogu za ludzi, których postawił na mojej drodze. Bo to im służyłem, bo to byłem dla nich. Mówi, to przynosiło mi tak naprawdę radość życia i radość kapłaństwa. Ale wiem, że to brało się z modlitwy, gdzie wiele razy, czy to w Nieboczowach, czy tu, na koniec dnia przychodził do kościoła i modlił się za swoich parafian, za tych, których Bóg postawił na jego drodze. Ta modlitwa była nieustanna w nim. Kiedy już był w hospicjum, w tym centrum każdego dnia była Eucharystia. Pamiętam, dzwonił, mówi: Bogdan, kiedy przyjedziesz, o której będziemy mogli sprawować mszę świętą? Bo już nie miał siły. I cały dzień układał właśnie pod to. To była dla niego siła, gdzie mógł przetrwać i przygotować też serce i spotkanie się z Bogiem. Kilka tygodni przed śmiercią, jak już wspomniał ksiądz arcybiskup, wyjął wszystkie swoje oszczędności i przekazał ubogim. Mówi: Bogdan, chcę odejść wolny z tego świata. Wszystko tak naprawdę, co otrzymałem, jest darem, dlatego wszystko rozdaję na biednych, potrzebujących. Chcę odejść wolny i, tak jak powiedział, wierzę, że Pan Buczek przyjmie mnie do siebie, bo chciałbym już u niego być. I mówił to z wielką pokorą, z wielkim zaufaniem. I dzisiaj, myślę, stajemy tutaj, by dziękować za dar życia, za dar kapłaństwa, za dar posługi, za dar spotkania z nim, z księdzem Januszem. Ale też prośmy o nowe, święte powołania. Prośmy za tych, których Bóg powołuje, którzy może nie mają odwagi. Tak jak ja ponad 20 lat temu z jego ust usłyszałem, kiedy wybierałem, co w życiu robić, mówi: Bogdan, jeżeli nie zaryzykujesz, nie spróbujesz, możesz żałować do końca życia. I jakoś to było dla mnie umocnieniem i za tymi słowami poszedłem. I dzisiaj dziękuję Bogu za dar jego życia, jego służby, jego kapłaństwa. Ale też proszę o nowych i świętych, aby nigdy nie zabrakło tych, którzy będą służyć Bogu i tylko dla Jego chwały. Amen.
Wspólnie pożegnajmy teraz naszego zmarłego brata, księdza Janusza. Rozpoczniemy tradycyjnie śpiewem "Dziś moją duszę w ręce Twe powierzę". Wszechmogący Bóg odrodził Cię z wody i Ducha Świętego na życie wieczne. Niech zatem dopełni dzieło, które rozpoczął na Chrzcie Świętym.
Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego. Niech Bóg odnowi Cię w pokoju. Ojcze nieskończenie dobry, w Twoje ręce polecamy naszego brata, księdza Janusza i mocno ufamy, że razem z wszystkimi, którzy umarli w Chrystusie, będzie miał udział w Jego zmartwychwstaniu. Dzięki Ci składamy za wszystkie dobrodziejstwa, którymi obdarzyłeś Twojego sługę w Jego ziemskim życiu i które za Jego pośrednictwem przypadły i nam w udziale. Boże, wysłuchaj miłosiernie nasze prośby i sprawy, aby bramy raju otworzyły się przed Twoim sługom. Nam zaś, którzy pozostajemy na ziemi, daj moc, abyśmy się wzajemnie pocieszali słowami wiary, aż spotkamy się wszyscy w Chrystusie i na zawsze połączymy się z Tobą i z naszym bratem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech aniołowie zawią się do raju, a gdy tam przybędziesz, nie przyjmą Cię męczennicy i wprowadzą Cię do krainy życia. Ubywa jest, nie bań się,
wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego, z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszego brata, księdza Janusza, wskrzesił w chwale i powołał go do społeczności świętych. Prośmy o to w cichej modlitwie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, modlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszego brata. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza. Pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią Janusza. Jezu, Ty wskrzeszałeś z małych do życia. Obdarz naszego brata życiem wiecznym. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutujące. Wprowadź naszego brata do nieba. Jezu, Ty obmyłeś naszego brata wodą chrztu i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś go Duchem Świętym. Przyjmij go do grona swoich wybranych. Jezu, Ty pozwoliłeś swojemu słudze składać eucharystyczną ofiarę. Spraw, aby teraz Cię chwalił na wieki. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata. Daj nam wszystkim pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej Ojczyzny, módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. Ojcze nasz. Wszechmogący Boże, Ty przez śmierć krzyżową Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, zwyciężyłeś śmierć naszą, a przez Jego chwalebne zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie nieśmiertelne. By za Twojego sługę księdza Janusza, który umarł i z ufnością oczekuje teraz zmartwychwstania w Chrystusie, spraw, aby ksiądz Janusz, który na ziemi poznał Ciebie przez wiarę, nieustannie chwalił w niebie przez Chrystusa. Ponieważ grób, do którego zostanie złożone ciało świętej pamięci księdza Janusza, jest niepoświęcony, módlmy się teraz. Boże, Ty natchnąłeś sprawiedliwego Józefa z Arymatei, aby złożył ciało Zbawiciela w nowym grobie. Pokornie Cię prosimy, abyś w Twojej dobroci pobłogosławił grób, który przygotowaliśmy dla naszego zmarłego brata, księdza Janusza. My składamy jego ciało w grobie, a Ty przyjmij jego duszę do nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niech Was błogosławi Bóg Ojciec pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym na
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech Bóg da tobie pić ze źródła wody życia. Jesteś i w prosie obrócisz. Moi kochani, chciałbym bardzo serdecznie raz jeszcze podziękować za wasz udział w tym pogrzebie bardzo pobożnym, bardzo chrześcijańskim. Dziękuję nie tylko za to, że robicie to, by spełnić uczynek miłosierdzia, ale przede wszystkim, by wyrazić swoją wiarę i swoją wdzięczność. Szczególnie dziękuję za ofiarowaną w intencji świętej pamięci księdza Janusza Komunię Świętą. Na ziemi są wakacje, on odchodzi z tej ziemi. Mówimy często, że to będzie miał teraz wieczny odpoczynek, ale pewnie ksiądz Janusz nie będzie na wiecznych wakacjach. Tylko wierzymy w to głęboko, że będzie się modlił także za nas, a jego przykład będzie oddziaływał także na tu obecnych, na wszystkich. Że będziemy czerpali pożytek z jego śmierci, tak jak czerpaliśmy pożytek z jego życia. Bardzo wam wszystkim dziękuję. Naszego brata w grobie, prosząc, aby Wszechmogący Bóg otoczył go swoim miłosierdziem i swoją dobrocią, aż przyjdzie w chwale. Pochwalony Jezus Chrystus.